Czy zastanawiałeś się kiedyś, co by się stało, jeśli przestałbyś mrugać? Okazuje się, że poważne skutki można odczuć dużo szybciej, niż moglibyśmy się tego spodziewać. Dlatego właśnie dzisiaj omówimy krok po kroku skutki takiego przedsięwzięcia na bazie filmiku z zagranicznego kanału The Infographics Show. Przy okazji wpadnijcie zobaczyć jeden z naszych poprzednich filmików, w którym omawiamy patologię wśród najbogatszych na bazie relacji dotyczących słynnej złotej 44. Nie zapomnijcie również zostawić łapki w górę i subka, żeby być na bieżąco z naszymi materiałami. I jak? Gotowe? No to zaczynamy. Mruganie to coś, co robimy bez myślenia. A zanim zakończę to zdanie, najpewniej zdążyłeś przynajmniej raz mrugnąć. Jednak gdybyśmy przestali mrugać już na zawsze, konsekwencje mogłyby być zadziwiające. W ciągu godziny mrugamy przeciętnie między 900 a 1200 razy. W ciągu doby ilość ta wyniesie już od 14 400 do 19 200 razy. W ciągu tygodnia wartość ta może wynieść już od blisko 100 800 do 134 400 razy, a w ciągu roku od ponad 5 milionów mrugnięć do ponad 7 milionów. Twoje powieki przeżywają nieustanny trening. Za każdym razem, kiedy mrugniesz, twój mózg doświadcza małego odpoczynku, niezbędnego do przetworzenia informacji. Mruganie jest niezwykle istotne, dlatego właśnie gdybyśmy przestali mrugać, wszystko może się bardzo szybko skomplikować, a konsekwencje mogą być zatrważające. Po pierwszej minucie bez mrugania nie odczujesz raczej większych zmian czy znaczących komplikacji. Zresztą pewnie większość z nas miała już za sobą staromodną konkurencję, czyli walkę na niemruganie, więc pewnie doskonale wiecie, jak to jest nie mrugać przez taką niezbyt długą chwilę. Jednak to, co dzieje się w tym czasie w twoim oku, może cię zaskoczyć. Nie minie nawet 30 sekund, zanim cienka warstwa nawilżenia z twojej gałki ocznej zacznie wysychać. Jest to pewnego rodzaju nawilżenie, które trafia prosto do twojej rogówki właśnie poprzez mruganie. Może zdążyłeś już zauważyć, ale twoja rogówka nie posiada żadnych naczyń krwionośnych. Tak więc jedynym sposobem, by utrzymać ją w stanie nawilżenia, jest właśnie poprzez mruganie. Dlatego też twoje oko po 30 sekundach bez mrugania może zacząć wydawać się być wyjątkowo suche, co może powodować lekki ból czy dyskomfort. Oznacza to, że twoja rogówka uruchamia proces odwodnienia, a jeśli myślałeś, że ogólne odwodnienie organizmu może być tragiczne w skutkach, jeszcze gorzej będzie z twoimi oczami. Normalnie, gdy zmagamy się ze zwykłym odwodnieniem, objawy nie są szczególnie zauważalne na naszych oczach, dopóki objawy nie zajdą zbyt daleko. Wtedy też zaczniesz odczuwać dyskomfort w oczach. Wynika to stąd, że tak jak twój mózg, całe twoje ciało postrzega twoje oczy jako narząd szczególnie istotny dla twojego przetrwania i stawia priorytet na utrzymaniu właśnie zmysłu wzroku jak najdłużej się da, poprzez przekazywanie resztek zmagazynowanej wody. Ostatecznie, jeśli nie widzisz, twoje szanse na przetrwanie znacznie się zmniejszają. Pamiętasz jeszcze, jak mówiłam, że rogówka nie posiada naczyń krwionośnych. Mruganie przynosi znacznie więcej korzyści niż tylko dostarczenie wody. Przed końcem pierwszej minuty bez mrugania zdążyłeś już przerwać naturalny proces dużej ilości niezbędnych składników odżywczych dla tkanki rogówki. Ogólnie rzecz biorąc, zacząłeś głodzić swoją gałkę oczną. W ciągu dobijania 2 minut zaczniesz zauważać, że twoje oczy stają się przekrwione. Jest to bezpośredni efekt wysuszania się twoich rogówek, wynikający stąd, że twoje ciało próbuje w jakiś sposób usilnie nawilżyć oko, w jakikolwiek sposób. Do tego momentu niedobór nawilżenia wysuszy twoją rogówkę, do tego stopnia, że zauważysz pogłębiający się ból i dyskomfort. Po 2 minutach twoje oko będzie również znacznie bardziej podatne na atak bakterii. Każde mrugnięcie pomaga nie tylko w nawilżeniu powierzchni oka, ale również pomaga pozbyć się nieproszonych intruzów, pokrywając tym samym oko tarczą ochronną, która pomaga zapobiegać atakom bakterii i infekcjom. Teraz każda nieczystość, która wyląduje na twoim oku, w tym te przemieszczające się drogą powietrzną, pleśń i inne niesmaczne rzeczy, najpewniej tam zostaną, bo nic się ich stamtąd nie pozbędzie. W przypadku różnego rodzaju bakterii już niedługo zaczną się rozmnażać w sposób kompletnie niekontrolowany, powodując, że twoja sytuacja będzie się za ich udziałem jeszcze drastyczniej pogarszać. Po 3 minutach bez mrugania przeciętna osoba nie będzie w stanie oprzeć się naturalnej potrzebie nawodnienia oczu poprzez dostarczenie im łez. W tym momencie twój mózg wręcz walczy z tobą, na siłę woli, a skoro ty nie chcesz nawodnić oka, on chętnie pokieruje łzy do oczu, wyręczając cię. W chwilę twoje oczy zostaną bardzo mocno nawilżone,
jako iż twoje kanaliki łzowe wyrzucą z siebie całą nagromadzoną ciecz, by ocalić twoje oko. To pomoże, ale tylko tymczasowo. Po 5 minutach i po wypłakaniu całej zawartości łez, oczy będą potrzebowały czasu, by uzupełnić braki. To oznacza, że łzy, które zalały twoje oko, będą teraz wyparowywać. Twoje oczy są ponownie niczym niechronione i nienawilżone, a twoje gałki do tego momentu powinny być już ekstremalnie przekrwione. Ból natomiast będzie się ciągle pogarszał, ale jeszcze do tego czasu znajduje wciąż w granicach tolerancji. Zauważysz natomiast, że twoja wizja zaczyna się rozmazywać. Twoje łzy są niezwykle istotne dla zdrowia twojego oka i dla odmowy lub niemożność mrugania odcięła teraz rogówkę od naturalnego sposobu pozyskiwania tlenu. Rozmazany obraz jest tylko tymczasowy na tym etapie, ale jeśli utrzymasz swój stan niemrugania, może tak już zostać, a stan ten pozostanie trwały. Nawet jeśli doświadczyłeś wysuszenia oka w swoim życiu, szansa na utratę wizji, jeśli nie znajdziesz odpowiedniego leczenia. Po 15 minutach są do tego czasu już niemal całkowicie wysuszone. Twój oczodół może na tym etapie zacząć puchnąć. To zaś może spowodować wzmożony ból, znacznie mniej tolerowalny niż ten, którego doświadczyłeś do tej pory. Ból ten nie jest już tylko symptomem odwodnienia i obumierania w twojej czaszce, ale ma to także na celu zwrócenie twojej uwagi. Twój mózg chce przekazać ci w ten sposób, że to, co robisz, to bardzo zły pomysł i naprawdę powinieneś już nawodnić swoje oczy. Po 20 minutach wysuszenie zaczyna mieć swój impact na tkance twoich oczu. Nabłonek rogówki to warstwa, która chroni przód rogówki. Standardowo, nabłonek pomaga twoim łzom uniknąć trafienia do rogówki i przyniesienia ze sobą wszelkiego rodzaju brudu, i który znajduje się na powierzchni twojej gałki ocznej, jak pył, organizmy żywe i tym podobne. Ponadto pomaga chronić rogówkę przed infekcjami bakteryjnymi poprzez działanie jak bariera fizyczna. Jeżeli nabłonek nie będzie regularnie nawadniany, ta warstwa ochronna stanie się twardsza, a wizja będzie coraz bardziej mglista. Teraz zniszczenia, jakich doświadcza twoje oko, są tylko tymczasowe. Ale jeśli nie zakończysz swojego eksperymentu, bądź jeżeli nie zaradzisz problemowi, to negatywne i trwałe uszkodzenia mogą być już nieuniknione. Mglista wizja spowoduje, że twoje niewyraźne spojrzenie będzie się tylko pogarszać. W tym czasie możesz już także zauważyć, że twoje oko zacznie puchnąć, dodając do tego uczucie rosnącej presji i nieustającego bólu. Po 90 minutach pobijesz prawdopodobny rekord świata w niemruganiu. Nie ma jednak za to nagrody. Takie tytuły jak ten nie są przyznawane ze względu na szkodliwość, jaką może nieść za sobą niemruganie. Jednak mężczyzna, który pobił ten rekord, ćwiczył tę sztukę wiele lat poprzez sposób medytacji, który wybrał. Po 2 godzinach bez nawadniania rozpocznie się niszczenie cienkiej warstwy tkanki znajdującej się na twoim oku i twoich wewnętrznych powiek, znanych jako spojówka. Tkanka ta pomaga chronić oko podczas zwykłych operacji, ale poprzez ograniczenie niezbędnego nawodnienia, twój organizm rozpoczął proces niszczenia jednych z najdelikatniejszych tkanek w twoim ciele. O dziwo, zniszczenia wciąż nie są trwałe, ale już niedługo mogą się takimi stać i doprowadzić do trwałej utraty wizji. Po 4 godzinach twoja rogówka jest już wygłodzona na tyle, że zniszczenie zaczęło się rozprzestrzeniać do głębiej osadzonych tkanek w twoim oku. Odwodnienie naruszyło funkcję rogówki, a wraz z kurczeniem się tkanek od niedoboru nawilżenia twoja wizja ciągle się pogarsza. W tym samym czasie twoje oczy puchną, co wynika stąd, że twoje ciało próbuje wpompować w nie znaczną ilość krwi, powodując ogromny dyskomfort i zwiększając ból, gdyż odnosisz wrażenie, jakby mogły w zasadzie wybuchnąć ci w czaszce. Jeśli nie mrugałeś już od 8 godzin, to twoje oczy nie były w stanie pozbyć się tych wszystkich przypadkowych nieczystości znajdujących się na powierzchni oka. Może to powodować, że twoja wizja nie jest już tylko niewyraźna, ale również dostrzegasz dziwne kształty i kropki z powodu całej warstwy brudu, którym zarosły. Po 12 godzinach twoje źrenice zaczną się rozrastać, gdyż z powodu nikłej wizji będą starały się wyłapać taką ilość światła, jak to tylko możliwe. Możesz nawet doświadczyć chwilowej utraty widzenia, ale nie będzie to stałe. Jednak jest to już ten czas, kiedy powodujesz stałą szkodę swoim oczom, które dosłownie umierają z głodu i wyczerpania. Po dobie, bez mrugania, nie będziesz już w stanie spać w wyniku nieustającego bólu, bez względu na to, jak mocno twój mózg będzie chciał zakończyć tą walkę. Teoretycznie, z otwartymi oczami też można spać, ale osoby, które tego doświadczają, również od czasu do czasu mrugają.
Twoje oko natomiast jest już najprawdopodobniej opanowane przez ogromne ilości bakterii, które już niedługo zainfekują do końca Twoje oczy. Po kolejnej dobie zaczniesz doznawać podwójnej wizji, a wraz z upływem kolejnego ból w oczach zniknie. Jednak powód, dla którego nie czujesz bólu, nie jest już taki pocieszający. Oznacza to, że Twoje oczy umierają. Utrata wzroku jest już w tym momencie permanentna. Nawet jeśli zaczniesz mrugać, tkanki w Twoim oku zdążyły do tego czasu umrzeć. Jeśli cokolwiek widzisz, to jest to zamglony bałagan. Kolejne dni przyniosą tylko gorsze skutki. Poza tym, że Twoje oczy się już do niczego nie nadają, nagromadzone bakterie mogą zacząć przedostawać się do Twojego organizmu. Jedynym rozwiązaniem na uratowanie Ci życia jest na ten moment tylko usunięcie oczu. Bez oczu nie masz już przynajmniej powodu do mrugania. A Ty, podjąłbyś się takiego wyzwania? Daj koniecznie znać w komentarzu. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i subka. Siema!